A więc wreszcie doczekaliśmy się, cóż za wspaniała wiadomość, po tym jak w maju poznaliśmy 20. Jezu, to było tak dawno? Na targach książki. Przypominam. A, to prawda, Jezu. Jakie Jezu? Natalia. Nominowanych do Nike. Teraz poznajemy w końcu 7. 7 najlepszych książek roku. Które zawalczą o 100 tysięcy złotych. I wielki splendor. I nagrodę publiczności, i nagrodę niepubliczności, czy tylko... Zacznijmy od konkretów. Czy jest Pani zaskoczona, Pani Natalio? O-o! Zapowietrzyłam się. To może najpierw powiemy kto, a potem, no, a potem co? No dobra. No więc pierwsza nominowana to chyba zdecydowanie nie jest zaskoczenie, bo o tym, że Anna Bikont i jej Sandlerowa znajdzie się... W finale to byłyśmy chyba niemal pewne. Jest ta książka po prostu głośna, doceniana przez czytelników, przez krytyków i pojawia się we wszystkich zestawieniach najważniejszych książek w ostatnich miesiącach. Jak to ładnie Natalia powiedziała w jednym z naszych filmów, taka biografia, która odbrązawia pewien mit, ale wcale nie sprawia, że mniej będziecie Sandlerową szanować. Jak byłyśmy na Literackim Sopocie na spotkaniu z autorką, wspaniale opowiadała m.in. o tym, jak szukała słynnej listy Sandlerowej i dlaczego na tej liście nie może być tylu nazwisk, ile przyjmujemy, że Sandlerowa dzieci uratowała. No i wszystko to w tej książce, a nawet więcej. Wszystko to zebrała w tej książce, wszystkie zachwyty absolutnie zasłużone, więc nie dziwi, że ta książka Anny Bikont znalazła się na liście, a już wkrótce nowa biografia napisana przez Annę Bikont i Helenę Uczywo? Tak. Czyli Jacku Kuroń. A my możemy zdradzić, że w listopadzie z Anną Bikont będziemy rozmawiały na Bemowie, więc jakby dostała wcześniej Nikę. Powodzenia! Powodzenia. Drugim kandydatem z Wielkiej Siódemki jest Wojciech Bonowicz i jego tomik poetycki Druga ręka. Jacek Gutorow, który o tej książce tutaj pisze, podsumował ten tomik takim zdaniem, że pierwsza myśl jest najlepsza, że Bonowicz nie sili się na jakieś wielkie metafory, na jakieś niezwykłe porównania, które mają zrzucić czytelnika z krzesła, tylko mówi w sposób prosty o sprawach najważniejszych. I są tu takie małe, mocne wiersze, jak napisz to, o czym wszyscy wiedzą. Zobaczysz, ile będzie interpretacji. Autor już do Nike był nominowany kilkukrotnie, między innymi za biografię księdza Tischnera, bodajże w 2002 roku. A ta książka była nominowana do Nagrody Szymborskiej. I tam w filmiku naszym, w którym opowiadałyśmy o nominowanych, również o Wojciechu Bonowiczu, opowiadałyśmy. Zapraszamy. Numer 3. Kolejne chyba nie zaskoczenie, czyli Mikołaj Grynberg i Rejwach. Bardzo mocna, mała książeczka. Znalazła się w naszej finałowej dziesiątce najważniejszych książek, które przeczytałyśmy w zeszłym roku. Nie mamy jej ze sobą, bo jest to jedna z tych książek, które jak tylko odzyskam, pożyczam dalej. Małe opowiadania, w których Grynberg pokazuje historię drugiego i trzeciego pokolenia Żydów w Polsce, między innymi. Tego, jak odkrywają swoje korzenie, jak ich przeszłość, ich przodków waży na ich teraźniejszości. I o strachu, o tym, jak dzisiaj się z tym czują, o tym, jak zmiana w ostatnich latach podejścia do Żydów, do osób pochodzenia żydowskiego wpływa na to, jak oni czują się w Polsce dzisiaj. No i to jest jedna z tych książek, przez które płakałam w miejscu publicznym. Tak. Panie Mikołaju, właśnie Pan doprowadził tę Panią do łez. Czwarty nominowany, Jerzy Kronholt, to jego druga nominacja w ciągu 2 lat. W ubiegłym roku był nominowany za Skok w dal, a w tym roku za Stance. To poemat rozpisany na 46 części. Poeta zaczął ją pisać, tę książkę, ten tomik poetycki, jako taki... takie serię wpisów do bliskiej mu osoby, a zupełnie znienacka to się zmieniło w syntezę rzeczywistości, w syntezę jego doświadczeń życiowych, trochę o dzieciństwie, trochę o przemijaniu. No i jak zauważają krytycy, ta książka ma w sobie coś z trenów
coś z Kochanowskiego. Dawno poezja nie wygrała. Dawno, nie wiem. W ostatnich latach był reportaż. Proza poetycka. Ale taka poezja? No. No, czekamy. Kolejny nominowany, piąty. No i znów człowiek, który zgarnia w tym roku wszystko. Ostatnio Nagrodę Literacką Gdynia, Paweł Sołtys i jego Mikrotyki, czyli książka, którą, jak sam powiedział, nie może powiedzieć, czy pisał ją 3 lata, czy 20 lat, bo zbierają się na nią wszystkie jego doświadczenia literackie, wszystkie opowiadania, które pisał właśnie przed 20 laty, które jego zdaniem nie były udane. Przez te nieudane teksty dochodził do tej mistrzowskiej, drobnej formy. No i ja bardzo kibicuję Pawlo, gdyż powiedział, że jeśli wygra, to odda pieniądze żonie. A poza tym bardzo lubię tę książkę. I Pawlo Pawło. I Pawlo Pawło oczywiście też. Trzymamy kciuki. No i kolejna książka, którą też bardzo lubimy i która była naszą książką roku krótkiej przerwy, czyli... Kejka krótkiej przerwy. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy. Autor wychodzi od takiej prozaicznej sytuacji, która dotknie prawdopodobnie kiedyś każdego z nas, sprzątanie mieszkania po kimś bliskim, kto zmarł, i zastanawianie się nad tym, co z tymi rzeczami, które zostawiamy, zrobić. Co z tymi książkami, co z tymi wszystkimi rzeczami tytułowymi, które zostały. Okruchami tego życia. I jest to taka niewiarygodna książka, która łączy ze sobą i momenty zabawne, i bardzo poruszające, i wzruszające, i właściwie nigdy nie wiecie, co będzie w następnym jej rozdziale. Czy to będzie ten, który doprowadzi was do łez, ze śmiechu, czy ze smutku. Taki autor tu, który zajmuje się projektowaniem graficznym, i o tym też opowiadała jego poprzednia książka. Jak przestałam kochać design? Bardzo dobrze. Tak dobrze, że ty wiesz, co ja myślę, kiedy ja nie pamiętam. Bo ja akurat nie pamiętałam. Który zajmuje się projektowaniem graficznym, mówił, że trochę z tego pierwszego zawodu przeszło do jego pisania, to znaczy, kiedy pisze, zastanawia się, co jeszcze może wyrzucić, żeby ten przekaz nadal pozostał zrozumiały. Ale był jak najprostszy. I tutaj, mimo że to dwie zupełnie różne książki, to Mikrotyki i Rzeczy, których nie wyrzuciłam, mam wrażenie, że mają coś ze sobą wspólnego. Poza tym, że są wiecznie nominowane do wszystkiego w tym roku. Muszą panowie się po prostu w końcu umówić po WF-ie. Podzielić tymi nagrodami. Pobić się porządnie i zdecydować, kto wygrywa. No i ostatnia na liście, naszą listę jury Nagrody Nike otwierała Anna Bikont, kobieta, kończy też kobieta, Ewa Lipska i jej Pamięć operacyjna. Ewa Lipska to taka seryjna nominowana do Nike, to już jest 7 nominacja, jak policzyłyśmy, mam nadzieję, że... Nie zgubiłyśmy żadnej po drodze, ale 7 to co najmniej. 7 to już taka, myślę, może to szczęśliwa siódemka. 20 wierszy o tym, między innymi, że nadchodzi awaria świata. Kto nagrodę zdobędzie? Zakładamy się? Zróbmy to. Możemy się założyć, ale to chyba rozmawiałyśmy o tym w którymś z filmików, że wydaje nam się, rozważając różne za i przeciw, że pewnie Anna Bikont zwycięży. Tak czujemy. To nie tylko dlatego, że będziemy prowadzić z nią spotkanie w listopadzie. Ale tak nam się wydaje, że znając wybory jury, dla których ważna jest historia Polski, takie opowieści uniwersalne. Ale wielkiej wagi. Że być może to zdecyduje, ale przekonamy się w pierwszą niedzielę października. Mamy to wielkie szczęście, że przyjemnie nam się mówi o tych książkach, bo po prostu nam się podobały. I właściwie kto by nie wygrał, to będzie tak, ej, fajnie. Tak, więc ta siódemka nas cieszy, ale jak zapytałaś, czy coś mnie zaskakuje, czy czegoś mi tu brakuje, no to muszę powiedzieć, że w ostatnich tygodniach rozmawiałam z nominowanymi i bardzo mnie cieszyło to, że na tej dużej liście było sporo debiutantów, jak na przykład Weronika Gogola, której książka mi się bardzo podobała. Po trochu, mówiłyśmy o niej tydzień temu. Że była Martyna Bunda, taka historia, Her Story. To z kolei mi się bardzo podobało. Że była Anna Cieplak, której nominacji do Nike brakowało na jej koronie. Wszystkich nominacji. Koronie szczytów wszystkich literackich. I tego mi trochę brakuje w tej siódemce.
Jest co prawda Paweł Sołtys, którego to jest debiut, jest Marcin Wicha, którego to jest druga książka, ale tak rozmawiałyśmy sobie przed tym filmem, że żaden z tych autorów nie jest takim autorem znikąd, takim, którego ta nagroda mogłaby wyciągnąć i no, pokazać jakiemuś szerokiemu gronu. Trochę brakuje to kogoś takiego jak Bronka Nowicka, która wygrała całkiem niedawno, kto też dla czytelników mógł być zaskoczeniem, że jego książka, kiedy dostanie tę Nikę, to zainteresują się nią ludzie, którzy może normalnie by na nią nie trafili. No, proza poetycka nie jest na przykład tym, co kupujemy nagminnie w księgarniach. Być może, jeśli wygra któryś z tomików poetyckich, tak się stanie, ale jeśli chodzi o te rzeczy prozatorskie, to ta lista jest przyjemna, a jednak dość oczywista. Tak, no i brakuje oczywiście, ale no chyba to jest w ogóle dyskusja o stanie literatury w Polsce, to znaczy brakuje powieści, brakuje historii takich wymyślonych, opowiedzianych od A do Z. Takie książki były w dwudziestce, oczywiście ta siódemka, no, wyobrażam sobie, że wybór jej musiał być bardzo trudny, ale no, no i mi oczywiście też brakuje, jak zawsze, no, kobiet po prostu. No, myślę, że 5 do 2 to jest bardzo taki... Średnia proporcja i no... Czekamy na więcej? Myślę, że tak. Napiszcie nam w komentarzach, za kogo trzymacie kciuki, czy ten wybór was satysfakcjonuje, czy ktoś, kto wypadł z tej dwudziestki, absolutnie powinien być w siódemce i wy teraz po prostu nie będziecie mogli jego cały weekend przeżyć. Może tak być. A poza tym oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Mamy już teraz mnóstwo nowego sprzętu, więc jak tym razem pójdziemy na galę nagrody Nikę, to zrobimy taki materiał, że jeszcze nie wiem, jak on będzie, na pewno będzie wyjątkowy. No to ja trzymaj kciuki. Jak zawsze. Łapki w górę i do zobaczenia na kolejnej krótkiej przerwie.